Siemanko, witam was w kolejnym vlogu. Bardzo mi miło, naprawdę bardzo mi miło, że poprzedni vlog został tak fajnie odebrany. I generalnie to jest taki wiatr w skrzydła, żeby to dalej nagrywać. Skoro chcecie, skoro się podoba, to nagrywam. Także bardzo, bardzo wam dziękuję za wszystkie łapki w górę, za wszystkie subskrypcje. Naprawdę jest mi mega miło. A dzisiaj przyszedł czas na odcinek, w którym już trochę więcej konkretów będę mógł wam powiedzieć, dlatego że wiem, gdzie, kiedy i z kim walczę i myślę, że jest to dosyć fajna informacja. Także będę mógł się wam pochwalić i będę mógł się tym z wami podzielić, co naprawdę mnie bardzo cieszy. Także zostańcie ze mną do końca filmu, bo najpierw zaproszę was na trening, czyli do miejsca, w którym w moim życiu dzieje się zdecydowanie najwięcej. Myślę, że jest to dosyć ciekawe. Także najpierw zaproszę was na trening, a później trochę więcej do was pogadam. Powiem wam troszeczkę o moich przygotowaniach, o mojej diecie, o wadze, bo niestety mam trochę kilogramów do zrobienia. Także co nieco też wspomnę o tym, jaki mam plan na zrobienie wagi. No i opowiem w końcu o tym, gdzie, z kim i kiedy walczę, bo no już stosunkowo niedługo, tak naprawdę już ostatni etap przygotowań teraz przede mną, także myślę, że czas się pochwalić wam, gdzie jadę, bo nie walczę w Polsce, tylko za granicą. Ale tak jak mówiłem, teraz zapraszam was na trening. Przygotowania do swojej walki rozpocząłem w sumie już od razu po moim weselu, bo byłem tydzień tylko na wakacjach. No i zaraz później już się tak naprawdę okres budowania siły rozpoczął. No i tym samym rozpocząłem swoje przygotowania, czyli można powiedzieć, że gdzieś tam w lipcu wystartowałem z tym, żeby forma na jesień była odpowiednia i żebym mógł po prostu gdzieś zawalczyć. No i później oczywiście siła, budowaliśmy też wytrzymałość, czyli szliśmy klasycznym takim cyklem treningowym. Byłem na obozie w górach, zresztą widzieliście to w poprzednim vlogu, jeżeli go nie widzieliście, to wam go na górze wyświetlam sobie, zobaczcie. No i teraz przyszedł czas już na najfajniejszy czas w przygotowaniach, czyli na sparingi. Co prawda właśnie przed chwilą się dowiedziałem, że gala została przeniesiona i odbędzie się nie 12, a 26 października, ale o tym, co to za gala i gdzie będę jechał, a tak naprawdę leciał na walkę, opowiem wam za chwilę, bo muszę jechać do domu, jestem już tak głodny po treningu, że po prostu nie wytrzymam. Także lecę do domu, robię jedzenie i opowiadam wam dalej, co i jak z moją walką. Jedzenie się już robi, więc mogę wam w międzyczasie o tej walce swojej opowiedzieć w końcu. Najpierw wam pokażę, co do jedzenia. Więc będzie indyczek. Warzywka już tutaj są gotowe. No i frytki z batatów. Także dietka już trzymana, no bo mam do zrobienia 8 kilo. Co prawda też zmiana daty gali mi odpowiada, dlatego no bo do 12 października to zostało 4,5 tygodnia od momentu, kiedy to nagrywam, więc te 8 kilo no to tak musiałbym mocno przycisnąć. 26 października pozwala mi na to, żeby dalej kontynuować po prostu tą dietkę sobie tak jak miałem zaplanowane. Gdzieś około 3200 kalorii w dni treningowe, gdzie mam dwa treningi i około 2700 w dni, gdzie mam jeden trening. No i myślę, że ta waga po prostu pójdzie całkiem. No taki przynajmniej jest plan, żeby gdzieś do około 82,5 kg zrobić z diety. Później wypalenie glikogenu, delikatne przewodnienie, wstępne odwodnienie, no i powinno być poniżej 80. No i gdzieś tam na saunie, jak już wysiedzę, no to ostatnie jakieś półtora
max 2 kg. A jeżeli chodzi o samą walkę, to będzie ona na gali Eagles w Mołdawii. Jest to taka lokalna organizacja, ale bardzo dobra organizacja, ma naprawdę fajnych zawodników. Będę bił się z lokalnym zawodnikiem, z Mołdawianinem, Andrei Ciabatoru. Chyba tak się wymawia jego nazwisko, mogę coś przekręcić. Generalnie doświadczony zawodnik, bardzo mocny w stójce, bardzo fajne, mocne, defensywne zapasy, które no sprawiają... Czekajcie, bo zapomniałem o tym indyku, żeby mi się nie przyjarał. Które sprawiają kłopoty rywalom, przynajmniej do tej pory. Andrej tą solidną stójką powodował, że jego przeciwnicy chcieli go obalać, ale jednak im to jakoś tam super nie wychodziło, więc ewidentnie te zapasy ma mocne. Także no co, będziemy musieli z trenerami coś pomyśleć nad gameplanem i nad tymi przygotowaniami, żeby jakiś pomysł na tego zawodnika się pojawił. Chociaż już tam, jak rozmawiałem z trenerami, to już jakiś tam wstępny gameplan jest, także będziemy działać, żeby go po prostu przechytrzyć, bo wiadomo, że na tym poziomie zawodnicy zwykle reprezentują bardzo podobne poziomy. Właśnie kwestia często jest takiego, można powiedzieć, przechytrzenia. Także postaramy się przechytrzyć go na jego ziemi, no i zaliczyć ten wyjazd do udanych. A na wyjazd jadę, nie jadę... co ja mówię? A na wyjazd nie jadę sam, bo jadę z Kubą Wikłaczem, czyli będzie nas dwójka walczących Polaków. Także już możecie trzymać kciuki za nasze przygotowania, za to, żebyśmy zrobili bez problemu wagę i żeby nasze występy były jak najbardziej udane. A tymczasem uciekam do robienia jedzenia, bo zaraz przypalę tego indyka i będzie niedobry. Indyk wyszedł idealnie i powiem wam, że będąc na diecie, takie dania po prostu w ciągu dnia to jest najlepsze, co może być. Jak jedzenie smakuje i wchodzi, się jest naprawdę na restrykcyjnej diecie, to jest najpiękniejsza rzecz, dająca największe szczęście w ciągu dnia. Jeżeli ktoś był z was na redukcji, to wie, o czym mówię. I tak naprawdę dopiero wtedy można docenić taki smak jedzenia. Jeżeli coś jest smaczne, to się to po prostu tak ultra docenia. No, zresztą widzicie, że się jaram tym. Słuchajcie, a propos mojego przeciwnika, jest jeszcze jedna anegdota związana z nim i ze mną. Dlatego, że my już kiedyś spotkaliśmy się w klatce i to jest generalnie śmieszna sprawa, bo jak mój trener, menadżer powiedział mi, że będę się właśnie z Andrejem bił, to od razu mi coś w głowie zaświtało i tak sobie przypomniałem, że kurde, skądś kojarzę nazwisko. No po czym okazało się, że 3 lata temu na gali Wełku sędziowałem mu walkę i stąd się w sumie znamy i dlatego staliśmy w jednej klatce. Nie walczyliśmy, ale z bliska widziałem, jak się porusza, jak walczy i wtedy zrobił na mnie ogromne wrażenie. Pomimo, że przegrał chyba wtedy na punkty, to było to tak bardzo bliska walka i generalnie pokazał się z naprawdę dobrej strony. Przez te 3 lata też nie próżnował, generalnie 2 walki ostatnie ma wygrane, co pokazuje, że jest na fali. No dodaje mi to jeszcze więcej motywacji i gdzieś tam fajnie zaczepia o przeszłość. Mam jakieś tam wspomnienia związane z tym gościem. Ja zresztą jak przypominałem sobie tą walkę, to tak naprawdę przypominałem sobie jako mocną walkę, gdzie obaj zawodnicy dali z siebie bardzo dużo. Także fajnie, no takie walki są najlepsze. Dobra, uciekam na zakupy, muszę kupić mleczko kokosowe, jakieś warzywa, owoce, pierdoły. Także jeżeli byście kiedyś chcieli zobaczyć, jakie zakupy i gdzie robię, to dajcie znać w komentarzu. Generalnie do każdego komentarza staram się przypiąć serduszko, jeżeli jest jakieś pytanie, to na nie odpowiedzieć. Staram się wam dawać od siebie więcej, bo tego YouTube'a robię przecież dla was, a nie dla siebie. Także jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało postaram się na nie odpowiedzieć. Także pamiętajcie, subskrypcja, łapka w górę, dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnego odcinka. No i co, trzymajcie się, cześć, a ja tymczasem uciekam na zakupy.